Proszę powiedzieć, czy w dzisiejszych czasach trudno zbudować dom energooszczędny? Nie, zdecydowanie. W tej chwili technologie, rozwiązania, produkty, które są dostępne powszechnie i praktycznie rzecz biorąc można je zdobyć w każdym miejscu kraju, bez większych problemów pozwalają na zbudowanie domu energooszczędnego. Jedyne, czego tak naprawdę potrzeba do tego, to po pierwsze chęci wyraźnie wyrażonej przez inwestora, tak jak chce taki dom mieć, i po drugie projektanta, który będzie w stanie odpowiedzieć na to żądanie projektu. To nie jest bardzo trudne, to można zrobić praktycznie nie tracąc również estetyki, bo wiadomo, że estetyka tego naszego wymarzonego, często jedynego w życiu domu jest rzeczą nadrzędną, to jest naturalne, natomiast praktycznie każdy dom można doprowadzić do takiego standardu energooszczędnego, w którym będziemy mogli powiedzieć, że tak, to jest dom oszczędny. A czy warto zdecydować się na taką inwestycję i ponieść nieznacznie wyższy koszt na początku, żeby później płacić niższe rachunki, głównie za ogrzewanie? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Pierwsza jak gdyby rzecz, której trzeba sobie zdać świadomość, podejmując tę decyzję, jest to, że nasz rachunek za ogrzewanie to nie jest rachunek z tej zimy czy z najbliższej zimy. To jest rachunek, który będziemy płacili przez najbliższe, często kilkadziesiąt lat. Jeżeli w ten sposób spojrzymy i spróbujemy w głowie sumować te potencjalne rachunki, nagle okaże się, że koszt tego ogrzewania to nierzadko połowa kosztów, które musimy ponieść, żeby sam dom zbudować. Czyli zaczynamy mówić o naprawdę dużych pieniądzach z perspektywy czasu. I teraz tak, nasze koszty ogrzewania możemy oczywiście spróbować obniżyć na bardzo wiele sposobów. Niektóre z nich są tańsze i dają mniejsze efekty, niektóre są droższe, dają lepsze efekty, ale również niestety mogą być takie, które są relatywnie drogie, a efekty przynoszą niewielkie. Przeciętnemu inwestorowi jest dość trudno podjąć taką decyzję i świadomie wybrać takie rozwiązania, które będą odpowiednie właśnie dla jego domu. Dlatego naprawdę warto spróbować skorzystać na samym początku, przy etapie projektowania, z pomocy architekta czy też audytora energetycznego. To nie jest bardzo droga usługa, a poza tym miejmy świadomość, że jeżeli obniżymy przykładowo typowe koszty ogrzewania domu jednorodzinnego gazem w sezonie grzewczym, może wynieść około 5000 zł. Jeżeli uda nam się zaoszczędzić 20%, a to jest zupełnie realna wartość do osiągnięcia stosunkowo prostymi zabiegami, oszczędzimy 1000 zł rocznie. Nie zapłacimy więcej audytorowi energetycznemu, który powie nam, jak to zrobić w sposób najbardziej optymalny. Także można te pieniądze praktycznie natychmiast odzyskać, a potem cieszyć się oszczędnościami przez kolejne lata.